Marcin Drociński, Widzew Łódź. Witam Państwa na briefingu. Przed meczem ostatniej kolejki sezonu 2022-2023, 34. seria spotkań. Jutro o godzinie 17.30 w sercu Łodzi podejmować będziemy Koronę Kielce. Drodzy Państwo, wraz ze mną do Waszej dyspozycji dzisiaj są trener pierwszej drużyny Widzewa Łódź, Janusz Niedźwiedź, a drużynę reprezentuje kapitan Patryk Stępiński. Bardzo proszę najpierw o pytania do trenera Janusza Niedźwiedzia. Tradycyjnie proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji, jaką reprezentujecie. Dzień dobry, panie trenerze. Robert Wiedźko, Telewizja. To ja chciałbym wrócić do wczorajszego wieczora. Jak się panu oglądało siebie na dużym ekranie? Dzień dobry. Jak mamy cztery, to nie lubię sam siebie oglądać. Myślę, że ani słuchać swojego głosu, bo... Natomiast no, oczywiście materiał przygotowany fantastycznie i przyjemnie to się oglądało, przyjemnie się też patrzy, wspomnienia i momentami łezka się wokół kręci i ciarki na całym ciele, więc no, myślę, że bardzo udany wieczór. To wracamy teraz do tego, co jutro. Korona Kielce, zespół, który jest na minusie, tak? Ona musi, wy możecie. Tak, ale wiemy, że przyjedzie zdeterminowany przeciwnik, natomiast my również musimy być przygotowani i jesteśmy przygotowani do tego, żeby też odpowiedzieć przeciwnikowi i w dobry sposób zakończyć ten sezon przed swoimi kibicami. Jaka najmocniejsza wartość Korony? Gdzie mamy jej szukać? Ja bym się, to już powiedziałem wcześniej, że nie skupiał się dzisiaj nasz na wartości Korony. Oczywiście oni mają swoje atuty, mają swoje minusy. To jest ostatni mecz sezonu. Chcemy wyjść zdeterminowani, chcemy zrobić wszystko, żeby zakończyć i można powiedzieć napisać ostatni rozdział też tego serialu. A wszyscy zdrowi? Mamy swoje problemy zdrowotne. Oczywiście nie będziemy ułatwiać i mówić, kto może wystąpić, kto nie może wystąpić. Jedna pewna informacja to, że Dominik Kun nie wystąpi za żółte kartki. Reszta będzie jeszcze też decyzja po dzisiejszym treningu, bo mamy jedną niejasność, czy zawodnik będzie w stanie wystąpić w jutrzejszym meczu, ale bez względu na to, kto wystąpi, no chcemy wyjść zdeterminowani i z chęcią zwycięstwa. Ostatnie pytanie ode mnie. Czy jakoś, nie wiem, specjalnie mobilizujecie drużynę przed tym ostatnim meczem, żeby dobrze zakończyć sezon? Myślę, że tu nie potrzeba, żebyśmy jeszcze o tym dodatkowo mówili. Oczywiście chcemy też sobie jako drużyna i myślę, trenerzy, piłkarze też udowodnić, że ten sezon w ostatnim meczu podsumować dobrym meczem i zwycięstwem, żebyśmy no to, co powiedziałem już wcześniej, mieli radość z tego, że dobrze zakończyliśmy też ten cały sezon. Oczywiście są jeszcze inne cele do zrealizowania, które wewnątrz też wiemy, o co gramy. Dzień dobry, Bartosz Jankowski, TVP Trzy Łódź. Ja chciałem zapytać, bo mówi trener o tym, żeby dobrze zakończyć sezon przed swoimi kibicami. Co w takim razie trzeba zmienić, żeby nie zagrać tak jak w Radomiu, tylko zdecydowanie lepiej, szczególnie mówię tu o tej drugiej połowie. No, rozmawialiśmy z drużyną, też pokazywaliśmy pewne rzeczy, więc drużyna wie, czego oczekujemy, co dobrze jest zrobić, żeby poprawić to, co nam nie funkcjonowało i wierzę, że tak będzie, bo mamy dobry zespół, jeśli chodzi o przyswajanie informacji i też jeśli chodzi o reakcję, też jutro chcemy tej reakcji wszystkich nas, bo wszyscy tego samego chcemy. Maciej Winczewski, Radio Widzew. Jeszcze w temacie tych zmian możemy spodziewać się jakichś niespodzianek, patrząc na to spotkanie z Radomiakiem i jutrzejsze? No kwestia, co jest dla kogo niespodzianką. Dla nas może coś być, dla was może być coś niespodzianką, dla nas nie. My już od początku tygodnia rozmawialiśmy z piłkarzami, mówiliśmy, jak to może wyglądać i w jaki sposób będziemy chcieli zagrać, więc dla nas tutaj nie ma niespodzianek, ale zobaczymy jutro, jak będzie skład, jak to będzie wyglądało, gdy zostanie to zaprezentowane.
To jeszcze pytanie o młodzieżowców, bo ci nasi, którzy obecnie funkcjonują przy pierwszej drużynie, mówię tu o Erneście, o Kubie czy o Łukaszu, oni tracą ten wiek młodzieżowca i pozostają nam tylko ci z Akademii. Czy któryś z nich ma szansę jakąś realną na to, żeby jutro zaistnieć w tym spotkaniu? Jutro myślę, że będzie też odpowiedź, kto znajdzie się w tej kadrze 20-osobowej i kto będzie miał realną szansę na to, żeby pojawić się na boisku. Ale to, co powiedziałem, to jest jedno, a drugie to jest też ważna rzecz do zrobienia, czyli wygranie meczu. To ja chyba na koniec. Trenerze, jasna deklaracja właściciela klubu, pana Tomasza Stamirowskiego, odnośnie pańskiej osoby. Czy to dla pana ważne, że jest to wsparcie, że będzie kontynuacja w przyszłym sezonie? Oczywiście, że ważne. Zawsze wsparcie dla trenera i pokazanie, że chcemy ze sobą pracować dłużej, chcemy się wiązać na dłużej, to tym bardziej jest dobre. Natomiast dzisiaj ja nie chcę się tym zajmować, tylko tym, żebyśmy się przygotowali najlepiej i żebyśmy jutro wygrali. To ja mam jeszcze pytanie a propos tego, co już po meczu, no bo załóżmy zwycięstwo, porażka, ale czy jakie plany po spotkaniu, czy piłkarze rozjeżdżają się na urlopy, kiedy wracacie, czy to już wiadomo? Tak, jeszcze w niedzielę mamy zawodników, chcemy z każdym porozmawiać i podsumować też krótko ten sezon i powiedzieć o naszych planach i zawodnicy już od niedzieli dostają wolne i spotkamy się dopiero po tej przerwie w czerwcu. Dzień dobry, Piotr Grym, redakcja Łódzki Sport. Ja chciałem trenera zapytać o to, z racji tego, że sezon już praktycznie się kończy i niezależnie od wyniku jutrzejszego spotkania, jak trener oceniłby ten sezon? Czy mimo wszystko to będzie sezon udany, mimo tej gorszej wiosny? No bo cel nadrzędny, jakim było utrzymanie, został w końcu zrealizowany. Dzisiaj bym powstrzymał się, jeśli mogę, od ocen tych, które będą już po ostatnim spotkaniu, bo pamiętajcie, że też to, co powiedziałem, to jest bardzo ważne dla nas spotkanie i chcemy zrobić wszystko, żeby wygrać. Natomiast tak, ten cel został pierwszy osiągnięty, ale to, co powiedziałem wcześniej, my chcemy więcej i chcemy w najlepszy możliwy sposób zakończyć ten sezon. Dziękuję. W takim razie jeszcze jedno pytanie do trenera od naszych kibiców na Twitterze. Cezary pyta, czy istnieje szansa na to, że drużyna znowu zacznie bombardować bramkę przeciwnika sprzed pola karnego, jak miało to miejsce za pana czasów w pierwszej lidze oraz w poprzedniej rundzie? Mam nadzieję, że będziemy i sprzed pola karnego, i z pola karnego, i możemy w każdy możliwy sposób. Ważne, żeby strzał, który będzie leciał w światło bramki, żeby znalazł miejsce i drogę. Może być nawet po rykoszecie, nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby ten strzał i ta bramka dała nam zwycięstwo. No to tyle pytań do trenera dzisiaj. Przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do Państwa dyspozycji będzie kapitan drużyny Patryk Stępiński. Króciutko, tylko technicznie sobie poradzimy z mikrofonami. Jesteśmy gotowi, bardzo proszę. W zeszłym sezonie, gdy pojawił się w tunelu napis Widzew jest niezniszczalny, po pierwszym spotkaniu z Arką pojawiły się zdjęcia, natomiast bardzo szerokim echem też w internecie szczególnie poniosły się te zdjęcia, które Korona sobie zrobiła po naszym dobrym spotkaniu. No i teraz jednym z tych zawodników, który tam najbardziej się pompował, był Sikawka. Pytanie, czy jutro będą się pojawiać zdjęcia, które my będziemy puszczać w stronę Korony, czy zespół jest jakoś nam dodatkowo zmotywowany? Nie, żadnych zdjęć nie będzie. To jakby gdyby pokazuje też, że zespoły, które tutaj przyjeżdżają i którym akurat udaje się ten mecz wygrać, to też pokazuje ich nastawienie, jakie wcześniej mówiliśmy, kiedy zespół był jeszcze w niższych ligach, że tutaj każdy przyjeżdża i można powiedzieć rozgrywa swój mecz życia albo jest dla nich to najważniejszy mecz w sezonie. Widocznie dla nich w tamtym momencie to był taki sukces, że musieli sobie jeszcze się dodatkowo podpompować gdzieś tutaj w mediach społecznościowych i takie zdjęcia wrzucać. Oczywiście w danym momencie gdzieś jest taka sportowa złość,
ale to było już rok temu, także my już dawno o tym zapomnieliśmy, przez ten czas się tyle rzeczy wydarzyło, tyle spotkań rozegraliśmy. Ale jak tu już pan przypomniał w tym momencie, no to na pewno jeszcze gdzieś w pamięci zawsze coś zostaje i kiedy jutro się stanie twarzą w twarz na boisku, no to jest jeszcze dodatkowy taki smaczek, dodatkowa motywacja, żeby pokazać, że wcale tak łatwo tutaj nie jest zwyciężać. Patryk, czy w szatni jest taka mobilizacja jakaś dodatkowa, żeby przed własną publicznością dobrze skończyć sezon? No na pewno dajemy sobie sprawę, że ostatnio te 5 porażek u siebie chwały tutaj nam nie przynosi. Także obojętnie, czy w tym momencie byśmy grali przykładowo o utrzymanie, o mistrzostwo, czy o jak najwyższą pozycję w tabeli, to ten mecz jest przede wszystkim tutaj, żeby się z dobrej strony zaprezentować kibicom i jakby odbić te ostatnie tutaj niepowodzenia na swoim stadionie. No bo wiadomo, że oni walczą o życie, bo może być tak, że tak się sytuacja może ułożyć, że spadają, więc oni przejadą tutaj na pewno na wielkiej tej. No na pewno, tylko że to się też wiąże z tym, że oni tutaj przyjeżdżają, nie będą, będą oczywiście znali wyniki, pewnie na ławce gdzieś będą jakieś informacje być może dochodziły, być może ten Kuzera powie, że nie chce słyszeć o tym, że skupiają się tylko i wyłącznie na tym spotkaniu, co jest oczywiście normalne, ale też z doświadczenia wiemy, że jeżeli musisz i walczysz tak naprawdę o byt dalszy klubu, no bo wiemy wszyscy, z czym się wiąże przykładowo spadek z ligi, to te dodatkowe emocje, to nabuzowanie czasami może przynieść odwrotny skutek, że im bardziej czasami chcesz coś zrobić, to czasami ci to jeszcze gorzej wychodzi. Także my na pewno podchodzimy do tego spotkania tutaj zmotywowani przede wszystkim tym, żeby zmazać tą serię tutaj porażek na własnym stadionie. A tak jak pan powiedział, korona przyjeżdża, musi, ale musi to nie znaczy, że tak się stanie i oczywiście my chcemy to spotkanie wygrać, bo jeszcze walczymy o jak najwyższą pozycję w tabeli, co wiadomo przynosi tutaj dodatkowe profity dla klubu, a też zdajemy sobie sprawę, że to jest istotna tutaj istotna rzecz też na rozpoczęcie przyszłego sezonu, może tak powiem, tak? Bo dobrze zakończyć sezon, to troszeczkę z innymi nastrojami wejdziemy, bo zawsze się pamięta to ostatnie spotkanie. Jeżeli byś w jutrzejszym spotkaniu nie udało nam się tego wygrać, no to tutaj jako cały zespół, jako cały klub mamy świadomość tego, że ten początek sezonu będzie dla nas jeszcze trudniejszy. A powiedz mi, co zrobić, żeby uwolnić głowę od tych 5 porażek, tak? Żeby wolna głowa i zagrać taki futbol, jaki widzieliśmy jesienią. To nie jest jakby prosta sprawa, teraz jakby wszystkie mecze na całym świecie pokazują, że ta psychologia w sporcie jest bardzo ważna. Też pokazują to zespoły w ekstraklasie, jeżeli się złapie serię 2-3 wygranych, nagle się okazuje, że zespół potrafi wygrać 6-7 spotkań. Jeżeli jakiś dany zespół wpadnie tutaj w dołek, że 2-3 spotkania, to zaczyna się pojawiać jakaś czasami niepewność i to jest normalne. To jest właśnie psychologia i jako zespół musimy sobie z tym poradzić, ale też indywidualnie. Każdy zawodnik musi sobie z tym indywidualnie też poradzić, oswoić się z tym i na pewno to będzie tutaj jako dla naszego zespołu cenne też doświadczenie na przyszłość, ponieważ ja bodajże jako zawodnik przez 12 lat profesjonalnego grania z taką sytuacją jeszcze się można powiedzieć, że nie zmierzyłem i na pewno mogą to powiedzieć prawie wszyscy zawodnicy u nas w szatni, także w tym momencie szukając pozytywnych tutaj stron, ja to doświadczenie, które teraz zbieramy, mam nadzieję, że zaowocuje na przyszłość i oczywiście nie, że się powtarzy identyczna sytuacja, że będziemy tyle meczów przegrywać, tylko że po jednym jakimś niepowodzeniu, maksymalnie po dwóch, już będziemy w stanie zareagować odpowiednio i będziemy wiedzieć, jak to zrobić. Też chciałem wrócić do twojej odpowiedzi. Mówiłeś o tym, że czasami im bardziej chcesz, tym gorzej wychodzi. Czy to jest jakaś taka diagnoza tych 5 spotkań, które u siebie przegraliśmy? Jak ty na to patrzysz? Nie ma jednego czynnika, tak? Tutaj jeżeli chodzi o te porażki, wiadomo, są powtarzalne gdzieś tutaj elementy, których teraz nie będę po kolei analizował, bo gdzieś my jako zespół sobie to wszystko tutaj analizujemy wewnątrz. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest jeden czynnik, tych czynników się złożyło kilka i mówię, to jest aspekt tutaj przede wszystkim też mentalny i to nie jest łatwe, żeby w takiej sytuacji
od razu umieć na pewne rzeczy zareagować tak, jakby się chciało, bo mówię, no nikt nam nie może zarzucić tego, że my w którymś spotkaniu nie chcemy wygrać, bo wiadomo, że każdy zawodnik, każdy sportowiec, czy każda osoba, nawet jak rywalizuje w domu, przykładowo z małym dzieckiem, to zawsze powinno być to, że chęć wygrywania. To samo my staraliśmy się to wdrożyć w treningu, że jak jest jakieś ćwiczenie strzeleckie, czy jak jest jakaś mała gierka, to chcieliśmy, żeby każdy miał tą wolę tego zwyciężania, bo tylko w ten sposób, tak na dobrą sprawę, codzienną pracą na treningach też, mogliśmy to odwrócić. Mówię, chcieliśmy zacząć od tego, żeby ta radość, ta chęć zwyciężania wróciła już na treningach, czy to w treningu strzeleckim, żeby z dwóch zawodników, trzech założyło się przykładowo o tam jakąś drobnostkę, kto tych goli więcej strzeli, czy jeżeli chodzi o jakieś małe czy duże gry, tak samo, żeby była rywalizacja wewnątrz zespołu, co później miało się przenieść też na tutaj już mecze ligowe. Jest radość? Jest, oczywiście wiadomo, że kiedy przychodzi, tak jak powiedziałem, ta seria niepowodzeń, to 1-2 dni po meczu jest ta złość sportowa, jest to rozczarowanie, że znowu przykładowo się czegoś nie udało tutaj zrealizować. W tym wypadku chodzi tutaj głównie o wynik końcowy, ale już kolejne dni to już jest zamknięcie tego tematu. Często tutaj, jeżeli chodzi o analizę zespołową, i czasami jest takie powiedzenie, no wiadomo, że pogrzeb trwa tylko 15 minut, tak? Czyli to jest taka troszeczkę przenośnia, że po meczu nikt nie ma prawa być szczęśliwy, zadowolony, jeżeli się tego meczu nie wygrało, ale tak naprawdę następnego dnia już jak wstajesz, no to patrzysz, jakie są kolejne cele przed tobą i już się tylko na tym się już trzeba skupiać. Rozumiem, że nie ma więcej pytań podczas dzisiejszego briefingu. Bardzo dziękuję za udział wszystkim zebranym. Bardzo dziękuję trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi. Dziękuję Patrykowi Stępińskiemu. No jako, że to jest nasze ostatnie w tym sezonie spotkanie przedmeczowe, dziękuję za współpracę podczas całego sezonu na tych naszych przedmeczowych spotkaniach. Oczywiście zobaczymy się z Państwem już po meczu z Koroną Kielce. Bardzo w to wierzę, w dobrych nastrojach. Zapraszam wszystkich oczywiście na stadion, choć specjalnie tego robić nie trzeba, bo serce Łodzi wypełni się jak zawsze do ostatniego miejsca. Mecz odbędzie się jeszcze bez zorganizowanej grupy kibiców gości. Te miejsca w sektorze dla gości zostaną zajęte przez widzewską młodzież. To wszystko dzisiaj. Dziękuję serdecznie za udział. Do zobaczenia jutro, godzina 17:30, pierwszy gwizdek sędziego. Jeszcze informacja dla mediów. Wejściówki, akredytacje na to spotkanie będą do odebrania już na godzinę i 15 minut przed rozpoczęciem meczu. No jako, że to spotkanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mediów, radzę być po prostu ciut wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.